Witam was, moi kochani, po dosyć dużej przerwie. Ja podcast zaczęłam nagrywać zaraz przed wybuchem pandemii. No i wiadomo, potem pandemia mnie zmiotła z planszy, więc przestałam nagrywać. Tym podcastem chciałabym niejako powrócić do tematu nagrywanka. Mam nadzieję, że jesteście podekscytowani tak jak ja. A swój powrót zacznę z wysokiego C, bo tematem będzie operacja biustu. I zapytacie teraz, Melka, jaka operacja? Jaki biust? Przecież ty masz biust. Otóż to. Mam biust, ale za duży. Już po urodzeniu Kornelki wiedziałam, że będę chciała zmniejszyć swoje piersi. Że nie chcę takich dużych. I dałam sobie cel, że przed 30 albo maksymalnie na 30 urodziny pozbędę się balastu, jakim są dla mnie moje cyski, które są stanowczo za duże, deformują mi sylwetkę i obciążają kręgosłup. I ja wiem, że bardzo dużo głosów się pojawi pod tytułem: o Jezu, ja to bym zabiła, żeby mieć takie cyski. Ja to mam takie tylko dwa ogóreczki malutkie, ja to bym chciała mieć takie cyski jak ty. To se zrób. Ja za swoje podziękuję. Dlaczego? Bo mam dosyć. Mam dosyć. Mam wcięcie w talii. Ja jestem plus size generalnie, ale myślę, że jestem całkiem do rzeczy. Cycki mi to wszystko deformują, wszystko mi to pierdzielą mi tutaj robotę. Ja uważam, że wyglądałabym dużo lepiej, gdyby były mniejsze. Co lepsze, mam wskazania medyczne, z tego co zdążyłam już wyczytać. Dobra, to może za szybko powiedziałam, że mam. Prawdopodobnie je mam. Z tego co ja sprawdziłam, to być może mogę je mieć, bo ja już oczywiście dzielę skórę na niedźwiedziu, bo ja jestem taka hop-siup do przodu, no wiadomo. Więc, wracając, być może mam wskazania medyczne, a co za tym idzie, mogłabym dokonać uszczuplenia, ucycenia na NFZ. Boom. Jakbym nie miała tutaj tego mikrofonu zwisającego z sufitu, to zrobiłabym teraz mic drop. Dlaczego? No bo kurde, dziewczyny. Wszelkie operacje biustu, no, nie należą do najtańszych, a ja wiadomo, jestem sknera. No, ale już wiecie, jak się ma wskazania medyczne, gdzie u mnie to jest chociażby kręgosłup i fakt, że jakby karmiłam trójkę dzieci i jakby Rozalkę dalej karmię, to już jakby przemawia na moją korzyść. Jeśli się tego nie uda ogarnąć na NFZ, no to wiadomo, będzie trzeba wyskoczyć z hajsu i będę po prostu płakać wiele lat. Że musiałam wyskoczyć z takiej ilości gotówy, ale trudno. Jakby ja sobie nie wyobrażam, że idę przez życie nadal tak, że najpierw idą moje cycki, a potem idę ja. Albo idziemy razem, albo nie idziemy wcale. No po prostu nie chcę tak, do dupy to jest, no. Do dupy to jest, dziewczyny. Więc z tego powodu zaczęłam zgłębiać temat. Zaczęłam szusować między cycem większym lub mniejszym. Na razie większym. A docelowo mniejszym. I udało mi się dowiedzieć, jakich badań trzeba, gdzie jacy lekarze robią to dobrze, robią to perfekto, potrafią odstawić cyc, że tak nawet zażartuję, cycuś glancuć. I ja będę wam relacjonować, jak mi idzie. Planuję zrobić w ogóle vlogaska. Jak załatwiam to wszystko, gdzie wam będę tam mówić o szczegółach i w ogóle. Mam nadzieję, że będzie o czym mówić, bo jakby będzie przypsek, nie? No bo chcę, żebyście też wiedziały, żeby to dotarło do osób, które generalnie mają z tym problem. Ja wiem, że dziewczyny niektóre są skryte i tam się wstydzą mówić o swoich kompleksach. No nie, ja nie. Mam kompleks na punkcie swoich cycków, bo są za duże i ich nie lubię. I wyobraźcie sobie, jakie to jest, wiecie, cios, nie? Jak lata pracujesz nad tym, żeby polubić siebie i lubisz całą siebie, ale cycków nie. No to dobra, no to może nie całą siebie. Lubisz całą, czy inaczej. Lubisz większość siebie, oprócz tej większości drugiej, którą stanowią cycki. Jest to nieco bez sensu, ale ja wiem, że nadążacie i rozumiecie mnie, bo jestem chaotyczna. I teraz. Trafiłam na grupę. Nie mogę wam podać zbyt wielu szczegółów, bo mnie wypierdzielą, a ja lubię tam być, bo to jest bardzo mądra grupa. I powiem wam tylko tak. Co te laski są obcykane. One wszystko wiedzą. W ogóle posługują się jakimiś takimi skrótami, że jak to czytam, to mam takie... Aha,
okej. I dopiero się dokształcam w tym temacie. Ale one wiedzą, gdzie, jaki doktor, jakie cycki robi, co, w czym jest dobry, kto może tutaj pomóc, jakby załatwić odpowiednie papiery. Żeby można było do tej operacji przystąpić. Do jakiego lekarza warto iść, do jakiego nie warto. No, co komu powiedzieć, jakie zaświadczenie jest potrzebne. Te laski, one są w 2035, nie? One wiedzą wszystko. I to dosłownie odpowiadają na najtrudniejsze pytania. Ile one musiały zrobić researchu, zanim ja tam trafiłam, to jakby ściągam kapelut, nie? I chylę czoła. Ale no to jest jakby wiedza dostępna na grupie, no bo rozumiem, że nie każda tam chce się chwalić, że tam robi cycki i w ogóle. I jakby spoko, nie? W sensie, że robię zmniejszenie, bo nie każdy chce powiedzieć głośno o tym, że jest to niejako kompleks, że na przykład miał obwisłe cycki. No ja jestem człowiekiem, który jakby nie ma z tym problemu, więc jakby tadam. Urodziłam trójkę dzieci, wykarmiłam trójkę dzieci. Ciąża, poród i karmienie piersią kompletnie zdewastowały cycki, które były perfekto. I teraz są badziewetto. Ja już takich nie chcę i pierdzielę ten interes. Także to jest generalnie temat, który mnie po prostu grzeje od jakiegoś tygodnia, gdzie zaczęłam mocniej tutaj wchodzić w klimat. No bo zbliżam się do takiego momentu, w którym nie chcę się już karmić rozalki. No myślę, że tutaj dużą sprawą jest to, że ona jakby ząbkuje. I przekonało mnie to, żeby jednak może szukać mocniej tutaj i kończyć to karmionko jednak, bo nie jest to już taki, wiecie, dobry environment dla mnie. I chcę po prostu zrealizować to, co sobie tam zamarzyłam. A terminy na operacje i nie tylko na NFZ, tylko na te prywatne są zajebiście długie. I chcąc czekać, no to i wyrobić się przed 30, to powinnam się zająć tym teraz. Co też czynię. Wyobraźcie sobie, że można czekać 1,5 roku na operację cycków, nie? I ja żyłam w jakiejś po prostu matni. Ja żyłam po prostu w jakiejś kompletnej matni. Kompletnie po prostu nie miałam pojęcia w ogóle chyba o życiu. Bo wyobraźcie sobie, że ja sądziłam, że operacja zmniejszenia biustu to jest taka, że wiecie, ucinają wam kawałek skóry, podnoszą cycka do góry i jest git. Tylko, że ja nie ogarniałam tego, że wtedy sutki to chyba bym miała tak w kosmosie, nie? I że to jest generalnie grubszy temat, że jak się ma większe piersi, a co za tym idzie dłuższe, ja zawsze sądziłam, że na przykład długie nogi to jest takie, wiecie, coś pro, a tutaj mam długie cycki i długie nogi. Wygryw, nie, żartuję, masakra. Wyobraźcie sobie, nie wiem jak się tu ustawić, wyobraźcie sobie, że przy cyckach, które zwisają generalnie więcej niż ustawa przewiduje, to normalny jest przeszczep i można nie mieć w cycku czucia. Jestem w szoku. Jestem w szoku. A co najlepsze, że oczywiście, że tam karmienie piersią je zdewastowało i to podejrzewam, że jest jakby największe clue tego wszystkiego, bo piersi przy nawale się kompletnie po prostu rozciągają, potem się to zmniejszają, jak ci napłynie mleko, to są większe, potem mniejsze, no to jest dewastacja kompletna. Ale podejrzewam, że ja i tak w którymś momencie musiałabym zmniejszyć biust, bo nawet jakbym nie karmiła piersią, to on na starość byłby tragiczny, bo one od początku były duże. Ja zawsze miałam duży biust. Nawet jak byłam szczupła, to zawsze miałam duży biust. I to nie jest nic dobrego. I dziewczyny, które mają małe biusty, uważają, że to jest taki blessing, mieć duży cyzi. I wiecie, ja wam powiem tylko tak. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bo nawet dziewczyny, które na przykład w mojej opinii mają idealny rozmiar, to one mają problem, że nie wiem, jeden cycek jest większy, drugi mniejszy. Te, które mają mały biust, to mają problem, że mają mały biust. Te, które mają duży, mają problem, że mają duży. Bo przy dużym biuście są na przykład odparzenia pod biustem. W lecie jest masakra. Jest masakra. Do tego ciężko się karmi dziecko, jak się ma duży biust. Ja już o tym mówiłam. A dobranie stanika tańszego niż 150 albo 200 zł, to jest kuźwa mission impossible. Jeśli nie widzieliście jeszcze moich zmagań z kupowaniem stanika, jak byłam w ciąży i chciałam sobie kupić stanik do karmienia, którego, uwaga, na duży biust nie ma taniej niż za 200 zł i miałam fuksa, bo kupiłam na licytacji na Allegro, to odsyłam was do zapisanego stories na moim Instagramie o nazwie Zły Stanik. To zobaczycie po prostu, zobaczycie, jaki to jest struggle, żeby kupić dobry cycnik, jak się ma duży biust. I generalnie jest dosłownie jedna firma, która produkuje i sprzedaje staniki dla dużych biustów, ma bardzo szeroką rozmiarówkę, która naprawdę nie zdziera, a robi dobre staniki i jest to Gore-Tex. I Gore-Tex
kocham was, jesteście Bella Fantastica. Mam od nich scenik od 2017 roku i to jest po prostu najlepsze, co mnie spotkało, to, że trafiłam do ich firmy, bo po prostu to jest jedna firma, która produkuje sceniki na duże biusty. Często zostaje o to pytania, dlatego postanowiłam to też powiedzieć głośno tutaj, żebyście wiedziały, bo jak mówię cokolwiek o swoim biuście, a wiadomo, że jest duży, no to piszecie do mnie, że Melka, gdzie kupujesz Homonto na tacycki w Gore-Texie? No, także tak. Tyle na dzisiaj, bo nie wiem, jakie wy możecie mieć pytania związane z tym, co dzisiaj powiedziałam. Chcę wam dać przestrzeń też do tutaj zadania tych pytań. Nie chcę powiedzieć za dużo, bo kto by chciał słuchać mnie przez 15 minut, nie? No. Także tak. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że powrót z wysokim C jak cycki spodobał wam się i że będziecie chcieli mnie słuchać częściej, bo mam takie założenie, żeby nagrywać być może jeden podcaścior tygodniowo. Czy mi się to uda? Być może. Nie wiem. Postaram się, ale wiecie jak jest. Przy trójce dzieci to jakby no jest grubo. Ale postaram się dla was i postaram się dla siebie, bo jak słyszycie, widzicie i wiecie, jeśli jesteście na moim Insta, to ja lubię gadać. Kocham to robić. Także tak. Odchodzę ku zachodzącemu słońcu i życzę wam miłego słuchania. Dajcie znać, jak wam się podobało. Ten podcast będzie na Spotify i na YouTubie, więc jeśli chcecie zadać mi jakieś pytanie odnośnie tego filmu, a słuchacie mnie na Spotify, to idźcie na YouTuba, bo oprócz tego, że możecie sobie mnie tam posłuchać, to ja jeszcze nagrałam to w formie wideo, więc możecie mnie też obejrzeć. I możecie wtedy napisać komentarz. I zróbcie to. I subskrybujcie mój kanał, bo jestem super. I kocham was. I idę. Cheers, pa, peace out.